I nie chcecie mi powiedzieć, co? Nie. 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 Nic się nie dzieje. Nic. Nic. Ani trochę. Ja nie chciałem zrobić nic złego! Co? Jasper, nie! Oliver zadławił się batonikiem i zemdlał. Nic nie mów! Musiałem albo się poddać, albo poprosić Henryka! O, brawo! Wiem, że Henryk nie powinien używać hipermobilności wzbijanego, ale się zgodził i wygraliśmy, ale teraz bardzo się boję konsekwencji. Zabiłeś nas! Henryk! Na serio użyłeś supermocy, by zagrać w zawodach wzbijanego skacząc na trampolinie? Tak! Tak użyłem i co? Co? Jak? Charlotte! Jak mogłaś mu na to pozwolić? Co? Ja? Ty jesteś tu odpowiedzialna! Poszłam do łazienki! Po co? Po co? Ponieważ piję płyny. Dobrze. Dobrze. Obiecaj, że już tego nie zrobisz. Jutro też to zrobię. Co? Chyba żartujesz. Z całym szacunkiem. Nie rozkazujesz mi poza pracą, więc... Dobrze. Jasne. Dobra. A więc graj sobie dalej. Serio? Nie przeszkadza ci? Nie. Możesz grać sobie dalej. Co to ma znaczyć? Nic! Ale mówisz to tak... Nic, dobra. 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 Jasper? Cześć, co tam? Przecież miałeś być na górze, w sklepie z Henrykiem. Byłem, ale Henryk chciał pogadać z Gwen, więc poszedłem... Gwen! O, Rejuszku! Szybko! Czekaj, ja też pobiegnę! Dobrze, co to jest? Banan? Bananowy muffinku? Henryk, nie przełykaj tej muffinki! Co? Henryk, to niebezpieczny! Henryk, przestań rzuć! Zaczar, o, użyj! Zjesz mafinkę! Podciep się! Spuszczaj! O matko! Musisz robić oddychanie, usta, usta! Muszę go pocałować! To mój przyjaciel! Ej! Ej! Jest dobrze? Kocham cię! Przestań! Henryk, nie czas na uściski! O, jakie ładne włosy! Henryk! Ekstra! Widzisz, co zrobiłaś? To ja? Tak! Chyba ci się coś pomyliło. To nie ja łażę po świecie z pudłem tajemniczych mafinek. Gwen! Właśnie mi się śniło, jak się spotkaliśmy. Witaj, słodziaku. Rej, nie! Dosyć! O, tylko nie dosyć. Rej! Ty jej nie kochasz! Rej dała ci zepsutą mafinkę, która... Oszukała cię! Tak! I z Henrykiem też próbowała! Henryk przez pomyłkę zakochał się w Jasperze! O, jaka moja kicia mądra! Niech oni sobie stąd pójdą, żebyśmy wreszcie zostali sami. Dobra, wszyscy wylocha! Szybko! Tak nie można! No weźcie! Musicie już iść! Nie może! Nie, nie, nie! Dość! Nie, nie, nie możesz tu wejść. A dlaczego nie mogę wejść? A co, jak jego rodzice są w domu? Ale nie mogę sam tutaj szczerczeć. Ej, możesz! Nie, a jak ktoś mnie weźmie, to co? Kto
kto by cię chciał? Co? Ludzie mnie chcą. Dobra. Powiedz, dlaczego Gwen szprycuje mafinki, żeby Ray się w niej zakochał. Bo sam pomyśl, jeśli kapitan i niebezpieczny zakochają się tak, że przestaną walczyć, to nie przeszkodzą Gwen w zrobieniu tych złych rzeczy, które chce zrobić. Dobra, czyli musimy wymyślić jak... Ale przyjemnie. Jasper! O, cześć, Piper! Byłeś w mojej łazience i używałeś mojej lokówki? Tak, ale... Ej! Nie wrzesz na mojego Jaspera! Świsnął mi moją loko koko! Aha! Ona szarpnęła mnie za rzęsy! Piper! Krzywdzisz kogoś, kogo kocham! Tak! A to dopiero początek! Co? Co? Nie! Piper, nie. Jeszcze? Piper, nie! Będziesz chciał moją lokówkę! Nie! Nie! Łaś mi do łazienki! Henryk, co ci jest? Tak, chyba. A, Jasper! Nie przytulaj mnie. Co ty gadasz? Fu. Fu? Czekaj. A. Jesteś zakochany w Jasperze? Zakochany? Co? Nie. Dobra, ale odjazd. Ale co? I dlaczego Henryk mnie już nie kocha? Sądzę, że kiedy Piper cię męczyła, Henryk bardzo się zdenerwował. I co? Jak to co? Kiedy odczuwasz silne emocje, ciało produkuje chemię, która trafia do mózgu. O, czyli czaje. Kiedy Henryk odczuwał gniew, wymazał uczucie miłości. Tak, właśnie tak było. Jasne. To teraz wystarczy, żeby Ray się niesamowicie wściekł i przestanie kochać Gwen. Tak, ale jak go tak zdenerwować? Wdasz się z nim w bójkę! Tak! No co ty, on cię zabije! Nie możesz wdać się w bójkę z Rejem! Ale ktoś musi to zrobić! Nie ja! Ej, słyszeliście to? W kosmosie ktoś wziął zakładników! Tak, słyszeliśmy! Tak, wiem! A wiecie, że jeden z kosmonautów jest ze Swellview? Tak! Wszyscy wiedzą! Tak, Jim Dickle! A wiecie, że urodziłem się z 11 palcami u stóp? Z iloma? Co? Co mówi? Ta! I kto wie więcej? Sprawdzę. Ej, nie powinieneś być na górze i pilnować sklepu? Chciałem iść do kibelka, ale tamten się rozwalił. To dlatego kazaliśmy ci chodzić do stacji naprzeciwko. Nie wpuszczają mnie już na stację. Co ty wyprawiasz? Ja nie mogę. Mokre! To jest właśnie klucz. Dobra, Jasper. Kapitan potrzebuje pomocy. No tak, co trzeba? Zrobię wszystko. Dobry chłopak. Ale ci będzie łyso, kiedy Noel wybierze mnie. Ale będzie ekstra, nie mogę się już doczekać. Dobra, weź już przestań. Henryk, siostrzenica twojej nauczycielki jest na górze w pokoju gościnnym. Fajnie. Tak, fajnie dla mnie. Przepraszam. Mamo, tato, nie będzie mnie w sobotę wieczorem, ponieważ zabieram naszego gościa na randkę. Żart? Jaki znowu żart? To, co mówisz. Bo to ja zabieram Noel na randkę w tę sobotę. Czekaj, chcesz powiedzieć, że macie randkę w tę sobotę? Tak, zgadza się. Dobra, jak pójdę na podwójną randkę z Henrykiem lub Jasperem, to mogę iść z Kalem? Słuchaj, uważamy z mamą, że jesteś za młoda, by być... W sumie, jeśli to podwójna randka z Henrykiem lub Jasperem, to...
Chyba może być. I kropka. Noel! Cześć! Piper, wołałaś mnie? Tak. W tę sobotę mój brat Henryk i ten Jasper chcą cię zaprosić na randkę. O matko, ale tata, to... wybieraj! No wiesz, to trochę niezręczne, ale raczej Jasper. Nie, mała! Czaga, czaga, ciociu! Na ciebie! Ej, to jest klasyczna pomyłka. Noel, pomyliłaś nas. Ja jestem Henryk. To jest Jasper. Tym jestem. No wiem, jesteś bardzo miły, ale... Jasper, chętnie się z tobą umówię w tę sobotę. Zaraz, co? Tak! Ej, Kale, ty i ja w sobotę wieczór. Kup sobie koszulę. Jasne. Ja... Nie chciałbym być, ale... Dlaczego? Wiesz, no nie wiem. Chyba... lubię jego uśmiech. Musimy się stąd zmywać. Piper, spróbuj sięgnąć do mojej kieszeni i wyciągnij, co tam jest. Dobrze. Co to jest? Balsam do ust. I co chcesz z nim zrobić? Posmarować usta, bardzo mi wyschły. Ej, chcę wiedzieć, co nam zrobicie. Dobra, chcesz wiedzieć? Proszę bardzo. To są starcy. I mają kiepskie zęby. I chcą tego, co mają młodzi. Znaczy, przyszłości? Nie. Chodzi o szczęki. Tak jest. O młode, silne, zdrowe zęby. I zdrowo za nie zapłacą. Widzicie? Widzisz forsę? Tak. Rodzicom by się ta kasa przydała. Przestańcie z nimi gadać i zabierzcie im zęby! Zaczynamy! Cześć, Piper. Ja w interesach. To mój plecak? Łapy precz. Ale to mój plecak. Może być. Chcesz go kupić? Nie, zostawiłem go u was, kiedy uczyłem się z Henrykiem. Dokładnie, u nas. To znaczy, że ten plecak prawnie jest moją własnością. To niesprawiedliwe. Ej, życie nie jest sprawiedliwe i nie będzie, więc się przyzwyczaj. To ile byś chciała za mój plecak? Czy ja wiem? 50 dolców? Zapłaciłem za niego 20! Zakładam, że zależy ci na tym, co w środku. No przestań! Słuchaj, nie chcę być złośliwa czy coś w tym stylu. Mówię tylko, że... Ej! Co to jest? Dopiero przyszło. Stara maszyna do waty cukrowej. Do waty cukrowej? Tak. Wezmę ją. Czekaj, muszę sprawdzić, ile kosztuje. Kosztuje jeden plecak. Dobrze. Jeśli oddasz mi mój plecak, możesz wziąć maszynę. Nie, najpierw sprawdzę, czy działa. Podłącz ją. Dobra, chodź. Sypiesz waciany cukier. Ej! Skąd masz hełm kosmonauty pełny czerwonych, plastikowych jaj? Mieliśmy go! Patrz, ile waty cukrowej. Zaraz cię zjem, wato cukrowa. Ostrożnie. Nie możesz jeść za dużo cukru. W wacie cukrowej nie ma dużo cukru. Masa cukru. Dobra. A z czego masz koszulę? Z bawełny. Czyli z waty. A masz tu jakiś cukier? No nie. To czemu gadasz bzdury? Nie gadam. Oddaj mi plecak.
Jasne, daj 10 dolców. Nie, była umowa, co nie? Dajesz mi plecak za maszynę do waty. Już jest 20 za pieskowanie. Nie powinno się zmieniać umowy. Daj mi 20 dolców i maszynę do waty cukrowej. Wow, ale czad! Jaki znowu czad? Ta maszyna zwariowała! No to wyłącz tę maszynę! Nie, dźwignia złamana, nie wyłączę jej! To wyciągnij wtyczkę! Czekaj, co? Daj! Nie? Czekaj, Charlotte, pomóż! Mnie nie pomaga, jest okej. Co tutaj się stało? Włączyliśmy maszynę i teraz nie można jej wyłączyć. Co? A ile tego cukru tam wsypałeś? 2 bidony. I jeszcze z 8. Jasper, dlaczego to dobra, nie przejmuj się tym. Ale dlaczego? Ponieważ w końcu sama się zatrzyma. Co wtedy? Wtedy zbierzemy całą watę cukrową, wywalimy ją za drzwi, potem weźmiemy wąż i polejemy watę wodą i sama się rozpuści. Aha. Ej, wiecie co możemy zrobić? Co takiego? W sumie, dlaczego nie? Wynoszenie 0,5 tony waty cukrowej to ciężka charuwa. A wiesz, co zrobić, żeby nie mieć takiego problemu? Co? Nie wsypywać jak opętane 10 bidonów cukru do maszyny, której nie da się wyłączyć! Wiesz co, łatwo ci krytykować. Tak, bo jestem w tym bardzo dobra. No. Ja zabiorę tę resztkę waty cukrowej, a ty weź ten stos. Już biorę. Co? Wyczułem coś. Tam w środku jest jakieś zwierzę. Jakieś zwierzę? Piper? O, matko! Ej, co jej jest? Ona chyba jest w śpiączce waty cukrowej. Cudownie. Po czym mam te ładne pisztolety? Idziemy z Henrykiem na strzelnicę. Ta. Gdzie jest Henryk? Ścios, widziałeś go? Nie. Wczoraj poszedł z Rayem złapać Jeffa i nie wrócili. I ty się nie martwisz? Ej, możecie wziąć wiadro faszoli i posypać moje ciało? Tchórze! Odbierz, Henryk! Odbierz! Czekaj! Na serio jesteś pewny? No, ktoś musi nas zawieźć do Beta Maximus! No wiem, ale Piper? Ma przecież prawo jazdy. Tak, które urząd przysłał jej przez pomyłkę. Nieważne, może prowadzić i to wystarczy. Chyba, że twój wujek Rosko nas zawiezie. Wiesz, że wujek Rosko nie mieści się w aucie! No to chodź wreszcie! Cześć, Piper! O, cześć, Charlotte! Cześć, Piper! Co? My znaleźliśmy to pudło na werandzie. I jest dla ciebie. Dobra, właśnie zaczęłam jeść hamburgera. Otworzę je, kiedy skończę. Przecież, Piper, wiesz, podobno jak nie otworzysz zaraz przesyłki, to będziesz miała pecha. Ta, pierwsze słyszę. Ja myślę, że to prawda i spójrz na to pudło. W jakim sensie? Jest takie brązowe. Ta, nie otworzę go, dopóki nie zjem swojego hamburgera. Okej. Okay. Ej, gdzie on jest? O, Piper! Zauważyłem, że tu jest napisane z biura kapitana. Serio? Co to może być? Nie.
Nie mamy pojęcia. Ta, jasne, nie mamy z tym tylko nic wspólnego. O, to list od kapitana. Co? Droga Piper Hart, ponieważ jesteś przewodniczącą mojego fanklubu, musisz mi pomóc. O matko, muszę mu pomóc! Wow! Czytaj dalej. Tata, Niebezpieczny i ja mamy kłopoty. Proszę, przynieś broń z tego pudła do starej wypożyczalni wideo Beta Maximus. O! Wow. No wow! Wow! To jeden z pistoletów kapitana! Wow. Tak, dobra, tylko ostrożnie. Dobra, weźmy pudło z bronią i zawieźmy mu. Dobra, biegnę po kluczyki do minivana taty. Nie waż się! Nie wolno! Nie rób tego! Nie rób tego! Nie wolno! Strzelaj to! Strzelcie go! Strzelaj! Nie wolno! Nie no, strzelaj! Strzelaj! Wstawaj, Jasper! Dawaj, dawaj, dawaj! No halo, Jasper! Nie uda ci się, miniak! Zawsze przegrywasz! Jesteś wrednym kolesiem! Tak jest! Co ty na to? Czy to pani? Nie. Dobra. Jasper, chodź tu, proszę. Teraz to ma przychlapane. Załóż maskę na usta. Maska! Teraz patrzcie, biorę różdżkę, wstrząsu z ciosa i robię tak. Co to wprawiło w ruch? Dźwięk! Wiesz, kiedy Jasper wrzasnął, te magnetyczne moduły przekształciły wibracje dźwiękowe w energię, którą transformator kinetyczny zmienił w elektryczność, a lalka zatańczyła hula. Super! Wow! Fantastycznie! Tak. Ale dlaczego kopnęłaś mnie prądem? Dla nauki! Więc jeśli ktoś tu wyda jakiś dźwięk, ile elektryczności powstanie? Zależy od tego, jak głośny jest dźwięk i jak długo potrwa. Chcę czegoś spróbować. O nie, musisz ja bym niczego... nie ufał ciosowi. Mówię ci, na nic nie pozwalaj. Co chcesz zrobić z trąbką? To nie jest dobry pomysł!